Dobra, mamy gierkę. Możemy sobie przejść tutorial po raz 15. Niestety. Tylko że musimy tą kamerę jeszcze zmienić. Zróbmy tak. Myślę, że będzie o wiele lepiej. Dobrze, tu są twoje karty. Zagraj Garena. No, zagramy Garena. To jest ile zadaje, to jest ile może otrzymać. Level up. Czempioni levelują w inny sposób. Po tym Garen leveluje po tym, jak dwa razy uderzy... Nie, przepraszam, jak raz uderzy przeciwnika? Wydaje mi się, że normalny Garen leveluje jak dwa razy uderzy, a nie jak raz uderzy. Tak to levelowałby po ataku. Jakieś blączki. Witam, witam, hejka, hejka. Widzę, że czat zmienili, to nie z mojej perspektywy. Troszkę. Nie dużo, ale troszkę. Okej, okay. Garen się wylewelował. A Draven nigdy nie przegrywa. Okej. Okay. Nie wiem, czy mam tłumaczyć ten tutorial, ale wydaje mi się, że nie ma to większego sensu. Prepare to attack you, attack. Okej, okay. Teraz mi się dziwnie atakuje, spoko. Zagraj laskę, zagrywamy. New recruit reporting in. Ready yourself. I'm ready. Sekundę. Skasuję. Nie wiem dlaczego po dwa razy, no dobra. Chyba graba to, chyba możemy zostawić. A zaatakuj obydwiema jednostkami. Ja nie mogę tak zrobić? No come on. Charge? Charge? Justice! Enable speed pass. Dobrze. Chyba to nie do końca tak powinno wyglądać. Coś mi się wydaje. No to bez sensu, że Garen leveluje po dwóch, a w tutorialu po jednym. Jaki to ma sens? Jaki to ma sens? Nie. Deck upgrade. Okej, mam Demancję i Freljord. Jestem ciekawy... O. Poros, what are you going to? Even mighty Poro deserves mighty friend like bro. Okay. Chwilę, co tu jest? Tu są jakieś takie socjalki. Your broken pliers. Trochę ich tu było. Dobra, nie chcę mi się odblokowywać tego. Audio. Ultra. Dajmy na ultra. Okej. Dom. Dobra. Tak sobie przeleciliśmy te wariactwa. Mój Nexus ma 5. No dobrze. Zablokujemy i zablokujemy, jasne. Oho! This was it. Ah, this reminds us on the night. A co się teraz stało?
A, przejście. Okej. Stop. Nie mogę oka proroka używać w tutorialu? No wiecie co? Och, co tam czateły? Dawno mi tu w sumie nie było. Ej, wczoraj mi się nie chciało streamować. Znaczy wczoraj to w sumie nie miałem czasu streamować, mi się nie chciało przez wczoraj. Nawet się trochę stęskniłem. Trzymaliśmy nowy deck. Back and forth. Round one. Mana. Mana, mana. Mana, mana. Yours, znaczy twój pajączek kosztuje 1 many. Zagraj pajączek. Okej. Okay. Remember, you can only attack every other round. This game, your enemy goes first. You will be able to attack next round. Okej. Okay. No tak kończymy rundę. Each round your mana... W każdej rundzie twoja mana się odnawia i dostajesz dodatkowy mana gem. Okej, okay. Zagraj Elis. Okej. Okay. Elis zagrana. Feels good to stretch my... Dobrze rozprostować jej nogi. Znaczy, jej jest dobrze rozprostować jej nogi. Możemy teraz zaatakować. Możemy zrobić tylko tak. Okej, okay. Atakujemy. Przywołuje, kiedy atakuje. Okej, okay. Tylko. Przywołała, zaatakowała. Może ten ziomek mnie zablokował. I ma. Wszystko gra jak tralala. On spasował. Ja też pasuję, bo nic nie robię. Znaczy nie mam do zrobienia w sumie. On dobiera, ja dobieram. Spoko. On zagrywa Heyman. What is this? Why technology, of course. Level up. Kiedy zobaczę 1000 pająków zgniecionych. Ciekawe co się stanie. When I'm summoned, summon Giga Squisher 900. Co to jest ten Giga Squisher? Da się to zrobić? No to ja bym musiał... Nie da się chyba tego zrobić. Zablokowane. Siemka, siemka. Siemka, siemka. Masz jeszcze jeden many do wydania. Okej. Just you wait. I have... I think it's about time we wrap this up. Elis wylevelowała. Porobot. No to zróbmy tak. Nie będziemy atakować. To znaczy, czy da się w ogóle zrobić tego questa? No już jest 2 na 1000. Okej. Okay. Tylko, że to w sumie ona musiałaby atakować, bo bym się... Aha, ale ona już nie tworzy pająka. Do tego się nie da zrobić w takim wypadku. Tak ja miałbym to niby zrobić. No, dajmy tego tutaj. Dajmy tego tutaj. Plus ja go muszę... dobra.
walić to w takim układzie. Bo on już się zabije, jak ja go nie będę blokował. Aha. O, patrzcie, dobrałem akurat jedynkę w momencie, w którym zostałem jedna mana. Mana. Kiedy to będzie po polsku? Nie wiem. Będziesz nagrywać deki na YouTube'a. Z tej gry? Nie będę się deklarował. Ale ogólnie to plan jest mniej więcej taki, że tak. Znaczy nie ma jeszcze dokładnego planu, co będę nagrywał, jak będę nagrywał. Plan jest taki, że będę nagrywał tą grę, nie? Natomiast inną kwestią jest w jakiej formie i tak dalej. To nie jest powiedziane, że w takiej jak teraz. Więc no, ciężko jakieś konkrety takie podać. No bo prosta sprawa, nie? No jeżeli nagram 20 odcinków i 20 odcinek będzie miał 500 wyświetleń, no to jak myślisz, że będę nagrywał? Time for this candle to flicker out. We'll see about that. O nie, zet się w broni spelem, który daje mu życie. Dobrze. Fajną tą animację zrobili, podoba mi się. I have many faces. On ma wiele twarzy. Spellmana. Na koniec każdej rundy do 3 punktów twojej niewydanej many staje się spellmaną. Okej. Fajerwerki. Into darkness. Into dark. Hell blocks defeat the Order of Shadow. Okay. Pass. To zagrajmy sobie takiego Żdziubasa. Boom! Szakalaka. Pom, pom. Jeszcze dogramy Cintrię. Czy uda mi się zabić przeciwnika? Myślę, że może się uda. Zróbmy tak. A tak, a. Superior tactic is to never get. Okay. Victory.
Welcome to Prologue Road. Gratulacje za skończenie podstawowego tutoriala. Masz teraz dostęp do prologu, niech będzie. Który będzie progresował, jak będziesz tworzył, kompletował questy i tak dalej, dobra. Nie będziemy tego czytać, bo tutaj nie będzie ciekawego. Tu mamy nowy deck do odebrania. Już teraz. Weźmy sobie ten deck. Okej. Okay. Continue playing the... Okej. Okay. Tutaj jest więcej tutoriali, jasne. Ile kolekcja, tu są guardiany. O, mam te pieniążki. Tu są stoły do kupienia, tu są deki, tu są karty. Play Expedition Tutorials Home. Deal 25 Nexus Damage. Okej. I w home co mamy? A, tutaj sobie awatara mogę wybrać. To ja bym chciał innego. To jest co mi się bardziej pasuje. To może być Mark of the Isles. Okej. Dobrze. Weekly Vault. Unlock on Tuesday. Tuesday? Ciekawe. Questy. No i tu nic więcej nie ma, tak? Play. Tutoriale sobie porobimy teraz, żeby mieć wszystkie z głowy. To wiadomo. Collection Rewards. A tutaj mamy White Card. Spoko. Tu nie mamy nic. Tu mamy jeszcze sklep. I tu sobie możemy kupić tego bundla. I tyle. Dobra, my sobie porobimy tutoriale w tym momencie, żeby mieć je z głowy. Tutorials. Zostało ich chyba z 7, jeżeli dobrze pamiętam. Bo 8, nawet 9. Clash of Blades. Praktykuj unikalny system back and forth. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Flow też nie wiem, jak to przetłumaczyć. Też wiem, co znaczy, nie wiem, jak to przetłumaczyć. Legends of Runeterra. Pomóż Garenowi pokonać Sinister Blade. Okay, let's go. Powiedzcie mi, dla was dużym problemem jest to, że ta gra jest po angielsku? W sensie, są to osoby, które na przykład nie rozumieją, co tu jest napisane? To jest taki podstawowy w sumie angielski do gier i do filmów. Use your skill to learn... Boże... Użyj swoich skilli, których się nauczyłeś, by pomóc Garenowi pokonać Katarinę. Poko, baby. Żaden problem nie jest problem. Dobra, to inaczej w sobie. Czy są osoby, dla których to jest problem? Bo... Bo wiem, że na przykład... O, patrzcie, ten mieczek płonie, jak się zaczyna atakować. O, fajnie. Bo wiem, że... Trochę dramat, jak ktoś nawet tyle nie rozumie. No, no właśnie trochę dziwne, bo w dzisiejszych czasach to wydaje mi się, że to takie w miarę... No nie jest to zbyt... wielkie. W każdym razie wiem, co tam Riot, co tam myśli o tym, że ta gra jeszcze nie ma wersji polskiej, nie? I... aż jestem w szoku, bo wydaje mi się, że no... Okej, okay, nie jest po polsku, no ale to każdy powinien rozumieć takie słówka. Biorąc pod uwagę, że ta gra nie jest dla dzieci, nie? No bo wiadomo, że jak... Że jakby była dla dzieci, to inna sprawa, ale no nie jest. Kiedy jestem przyzywana, dobierz jednostkę. Jeżeli jakiś alej umarł w tej rundzie, no dobra, no to jest może trochę bardziej skomplikowane. On nie może i tak blokować. O,
takie ten. Żółte się życie robi, jak jest ten cof. Nagle o tym nie pomyślałem. Pomyślałem, że miałem się jakieś odzywać. Aha. Quick attack. Kiedy uderzę? Play rally. If you don't have one, gain the attack token. You can attack this round. I can. Okay. W każdym razie my sobie zrobimy. A, bo to jest atak, ja myślałem, że to jest play. Nie dobrze. Not on my watch. Not good. Good. Five solves everything. Goodbye, man. Proszę, przeczytam tę kartę. A, dobra, nie będzie Garen. Ty na pewno atakujesz, ty też atakujesz. Ty też atakujesz, ty nie atakujesz, bo on może zablokować tym, że ja sobie swojego, on swojego nie schodzi. Okej. Elusive. Let the bloodshed begin. To nie. Co mi się wa? Jak to na siłce? No. Kurcza w nodze. Dwa noga. Znowu bierze tu. No dobra, mam tego trochę sporo, więc zróbmy tak. Niewiele tutaj mogę zrobić. And boom. Zobaczcie teraz animację, bo on ten token poszedł tutaj, a ja dostaję nowy. Aha, i teraz nie mam tutaj takiej podstawki, mam tylko mięczyk. Okej. Okay. Widzę, że jedna mnie zapomniała. O serniczku? No. Ja nikt nie zapomniał. Serniczek jest dobry. Serniczek jest dobry? No jesteś. Mogłaś kupić dwa na przykład. Co ty? Słucham? Oczywiście. Dobra. Skipniemy ten blok, bo nie chcę żadnych jednostek tracić.
A chwilę, ja mogę zagrać ją. Ona robi teraz rally, czyli ja dostaję atak token i mogę w tej drugie zaatakować drugi raz. Patrzcie, jakie fajne i śmieszne. Nie no, mordo. Będą może odcinki z Legend of Runeterra na YouTubie. Si senior, będą. Jedna postać jest losowa. Mati dostał Brauma, jak kojarzę po pierwszej walce, a ja Tryndamera. Nie, ja też dostałem Tryndamera. Tak, a może, albo nie, a dobra, nieważne. Nie jestem w sumie pewien. Dobra, Defend the North. Noxus nigdy nie poddaje się w ich poszukiwaniach mocy prawdziwego lodu. Pomóż barbarzyńskiemu królowi obronić Freljord. A w sumie czego ja się uczyłem w tym poprzednim tutorialu? Tego, że mogę mieć token ataków w turze oponenta? You will need more that than allies to... Co? A. Okej, musimy używać teraz jeszcze czarów. O nie! Mighty Poro. Przepraszam, Lonely Poro. Okej. Spoko. You drawn a spell. Okej. Burst spele mogą być zagrane kiedykolwiek, nawet w środku kombatu. Jasna sprawa. Czemu on się zmienił? Myślisz, że atak powinienem zrobić? No dobra, zrobię. Daję jednemu? Chyba jednemu. Okej. No i pas. Teraz dobieram co zatrzymany, bo tyle mam. No nie, zatrzymany. Okej, ale mogę to w sumie rzucić. A fajnie to znikło. No i możemy dziabnąć gościa. Spiderek. Nie, aha. At the end of each round... A, no, no, o spellmanie. Czary konsumują najpierw spellmany. Frostbite enemies, okej. When I'm summoned, draw two poros if you have a poro ally. Okej. Dobierz mi dwóch poro, ziom. Mam Mighty Poro i Lonely Poro. A, bo on jest lonely, on jest smutny, a później jak dostanie drugiego poro, to jest radosny. Taka beczunia. No dobra, kumamy czacze. No ja na mordo. Teraz jak będzie miał poro, to będzie od razu radosny? Nie, teraz jest dalej smutny. Teraz jak zagram tego poro... O, to teraz jest szczęśliwy. Matko, jakie to słodkie. Dobra, powiedzmy, że mając 5 kreatur, walimy wszystkim w ryj. Będziemy się czaić. Robisz te tutoriale w odwrotnej kolejności. Ten z Katariną to było podsumowanie wszystkich tutoriali. No interesujące stwierdzenie. Muszę przyznać. O, był to poro. Darek. Panie Darku. Ile Frostbite to było?
Set a unit power to zero this round. Okay. Strike above all. Z ręką byłem. Wspaniale. Na bloku. Pająki. Ten ma overwhelm, tak? Dam równego. Okej, to robimy tak. A tak. Wygrywamy. Zrobimy tak. Let rage fill your soul. I bum. Nara. Możemy skipnąć. Get excited. No ale jak to mógł być podsumowujący? Jak to mógł być podsumowujący, jak to jest beginner ten weteran? Wszystko jest tak napisane. Że nie, no to jest beginners. To jest tak. A jeżeli to było podsumowujące, to czemu było pierwsze? Nie, coś mi tu kręcisz, gościu. Coś mi tu kręcisz, gościu. Wanna play a game? Tic tac toe? Dominoes? Cards. Co to jest tic-tac-toe? Tic-tac-toe. A kółko i krzyżyk, tak? Tak. No, wygrałem z goglem. Jestem dobry. Szybkie spele są bardzo potężne. Ale przeciwnik ma szansę odpowiedzieć, czy tam zareagować ich własnym szybkim spelem albo burst spelem. Boom. Time for some target practice. Jinx is responding with burst spell. Czary i umiejętności take effects. Jak to znaczy take effects, czy nie wziąć efekt? Take effects. Obowiązują.
z lewej do prawej. Dostała plus 2, plus 2 i teraz przeżyje. O nie! I co ja teraz zrobię? Shred. Niektóre jednostki tworzą umiejętności podobne do szybkich czarów. No i ponownie strzelamy w tą. Teraz ten czar, który zadaje 2 damage'u, po tym jak ja kliknę OK i ten czar zadziała, zabijając to, to sprawi, że ten czar dostaje tylko jeden. Pokonałeś Fansmith przed tym jak Face Melter, umiejętność Face Melter, nie wiem jak przytoczyć, could take effect, cult. No zanim ona tam zrobiła to i aura znikła. Uhu. Dobra, tłumaczenie na poziomie dało nas. Więc taki wniosek, że walka z Katariną, gdzie już nic nie prowadziło za rączkę, tylko miałeś wygrać, jest w pewnym momencie podsumowaniem. No całkowicie się z tym nie zgadzam, bo tam się nic nie robiło. Więc to bardziej wyglądało jak podsumowanie tych pierwszych 4 tutoriali, więc było naturalne rzeczą, że jest 5. Bo w kolejnych tutorialach uczysz się innych rzeczy, jak na przykład teraz tego. Więc całkowicie się z tobą nie zgadzam, brachu. Dobierz jedną kartę, okej. Wolne czary nie mogą być wykastowane w walce, ani jako odpowiedź na inne czary, okej. Grant a unit plus 3 plus 3. No i jalo mordo. Koniec rundy. Konaj Jinx. No teraz? Żeśmy popsuł takimi zagraniami, to mam sam pokonać? No ale jak to? Give a line. W sumie to po co ja mam to robić? Okej. No zagrajmy najpierw to. Ile ja mam manę, a nie mam manę. No jest. No to trudno. Chwilę, ty masz eluziwa? On nie ma eluziwa? Że miał eluziwa. No dobra, to ty wjeżdżaj. Ty wjeżdżaj, ziomeczku.
Okej, bro. On nie chybia. Największym problemem tych tutoriali jest to, że jest ich dużo. Cześć, panie Aleksie. Card Powers. Round 1. Okej, okay, a ten chyba był szybki, z tego co pamiętam. Sentinels of light don't fear the dark. Quick attack. Xena ma szybki atak, co oznacza, że uderza przed jej przeciwnikiem, kiedy atakuje. Okej. Okay. On nie może blokować. On ma keyword Last Breath, który robi coś, kiedy on umrze. Okej. Okay. Spasujemy. On atakuje. Not so fair. Mamy jedno życie, on ma jeden ataku, więc musimy to zablokować. On umiera. Tworzy 4-4. Jasna sprawa. Teraz jest nasza runda. Xena dostaje quick attack. Zagrywamy ją. Nie, nie zagrywamy. Jednak dochodzimy do wniosku, że Lucian jest ważniejszy. Małżeństwo nasze, ulubione. Ale jak gramy tylko tego, bo zagranie Luciana... A nie, chwilę, bo ona dostanie double attack. Ale co mi to daje? A nie, bo on się level upnie. Okej, okay, co mi to daje? Nie, on się nie level upnie. Okej, jej umiejętność sprawiła, że on nawet nie mógł zaatakować na Abomination. No nic mi to nie da, poza tym, że on ma jeden życia. No dobra, teraz Lucianem go zabiję. Okej, okay, niech będzie. O, oh, fuck. Niedobrze. Lucian wyleweluje, jeżeli Xena umrze. Włączyła się dziwna animacja, która... Okay. Zamieniliśmy się stronami. Thresh ma keyword Challengera, pretendenta. Pozwala ci wybrać, która jednostka blokuje Thresha. Zaatakuj Threshem, użyj Challengera, by przyciągnąć Senę do Thresha. Uwielbiam patrzeć na animację tego. Potwierdź atak, okej? Okay. Syna! Syna! Syna, syna. No nice. Lucian ma atal atak, czyli Lucian wylevelował, teraz ma double attack. Co sprawia, że atakuje dwa razy, kiedy... To sprawia, że... Uderza dwa razy, kiedy atakuje. Okay. Chcesz mi może powiedzieć, o co chodzi z wildcardami? Mogę ci powiedzieć, jak zadasz pytanie. Bo o co chodzi z wildcardami, to nie wiem, od której strony mam to ugryźć. Wildcardy to są karty, które wyrotowały ze standardu i można je używać w trybie wild. Pomóż Yasuo wydostać się z zimnej sytuacji we Freljordzie. Ile jeszcze jest tych tutoriali? 5. Dobra, damy radę to zrobić. Mulligan combo plays champion.
A Boże! Zapomniałem, że... Może nie zapomniałem, że, ale myślałem, że chodzi o Hearthstone'a. A nie, że chodzi o... tą grę. Z wildcard w tej grze tworzysz po prostu karty. I tyle. Okej. Get the mana, coś tam, coś tam. No dobra, no, gościu ma dużo many. O nie, on ma challengera. Click pass, dobrze. Wind at your back, you'll always find your way. Stun and attack. Dobra, nie zajmuję. Jasne. Hasagi. Level up. Some champions can level up before you play them. Niektórzy czempioni mogą wylevelować zanim ich zagrasz. Sprawdź tekst Yasuo. Use stun or recall i 6 plus units. Okej. Okay. When you stun on recall an enemy, I deal 2 damage to it. No to czemu nie zadał 2 damage do niego? What the fuck, co to miało być? Mam 3 many, 3,5. Sięgam głową ponad stół. An impasse, huh? Impas jak impas. Okej. Tryndameru. You dare desecrate Avarosan lot? I've got no quarrel. Aha. Click pass. Dobrze, kliknę pas. Cześć, Diablo. Ale oni przyjmą tego HS-a. Ten Embigan Druid jest OP i pewnie znowu pójdą nerwy. Na serio? Na serio? A Boże, przepraszam. Czemu muszę kliknąć pas? A to co, ten druid stał się przez Winged Guardiana taki dobry? Ej, Yasuo. Okej. Call that a sword? Some didn't, but I changed their mind. Big words. We. Queen Ash. Królowa Ash. I've got your back. Ona ma twoje plecy. Into the fray! Nie wiem, co znaczy fray. Come on then. Fraj. Walka, a? Jesteś teraz na własnym. Pomóż Yasuo pokonać Ashe i Tryndamera. Dobrze, szefie. Hmm.
quell the wind. Ha! Ale leszcz. Atakujemy sobie. Szanuję, że chcecie tłumaczyć to wszystko. Wziąłem, a co za problem powiedzieć, jak dostanie. To ja to tak tłumaczę, że... Bez przesady. A spasuje. Skip ten blokowanie, bo nie ma sensu blokować. Asagi! Asagi! Recall free enemies. Okej. Take the high ground. Take the high ground. Zatakujemy tym, bo ten ma quick attack, więc zabija wszystko. Hello mordo. Kończymy rundę. On zagrywa ziomeczka. Zagrywa dokładnie. A my robimy tak. Robimy recall, recall. I on będzie robił bzium bzium. Na jelo i podkątane. Cześć Mateuszu. Andra. Chop chop. No i to byłoby na tyle. To byłoby na tyle. Okej, okay, mamy overwhelm teraz. Overwhelm Mulligan Champion. Użyj mocy... Over... Whelm. Miażdżenia, by wygrać tą rundę. Noxus will rise. Won't pass these walls. O, brakuje mu akurat 3, tak się składa, że akurat mam do pałkę plus 3 do ataku. To chyba nie przypadek. Nara. Use the power to win this round. Battling enemy strikes battling enemy. Ale przecież. Okej, czyli robimy tak. Robimy... Tak. I on robi bium. I teraz on robi bium. Imba. Powinni pokazać jeszcze, że bez Overwhelma to nie zadziała. Naucz się, by pokonać. For the Empire.
Strzelę, że trzeba go zagrać. A tak. Overwhelm. Czyli tak, ten dostanie do pała. Ty, a to i tak jest za mało. A, już go mam. Czyli... ten na przykład strajkuje tego. No. Ten wali i ten się leveluje. Wylevelował się. I wali równe 6. Spoko. Czy wiem, który level wybiorę jako pierwszy do levelowania? Jest to wszystkie po kolei. Nie uważam, żeby to miało jakieś większe znaczenie. Czy nie, no to okej, okay, ma znaczenie, czym chcesz grać. Dobra, odpowiadę na pytanie, to nie. Ale zaraz się przekonamy. Dobra, zagrajmy tego. Ha, ale jestem dobry. Jak ja jestem dobry, panie! Majstersztyk. Wow! Wow! Po prostu wow! Dobra. Jeszcze tylko dwa tutki. Dwa tutki. Tutki, tutki. Użyj Eternal Unit, by wygrać. Deal one. Dobra, nie wiem. Zaatakuj wszystkimi. Jak oceniasz gierkę porównując do HS-a? Bardzo dobrze. Czy Blizzard ma się o co martwić? Czy
teraz ma się o co martwić. No biorąc pod uwagę, że jej gra umiera, no to pewnie się ma. Ale to nie ma większego znaczenia. Akurat ta gra. Czego mnie to miało nauczyć? Prawda? No nie za bardzo rozumiem, czego się nauczyłem teraz. No przecież to ephemeral listu nie miał do rzeczy, tylko... Aha, okej, okay, nie, dobra, miał już, tak to by nie zginął, okej. Okay. A to nie mogłem zaatakować nim? Mogłem... Nie, no, bez sensu ten Zorelu. Dobra. When another ally dies, deal one to the... to play, making an ally. W ogóle dowiedziałem dość ciekawą odpowiedź, jak ktoś się zapytał, czy Lore może zabić HS-a. Nie może, bo nie da się zabić czegoś, co nie żyje. Czy ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego ludzie w ogóle o to pytają? Widzieliście, żeby jakaś gra zabiła jakąś inną grę? Już abstrahując od tego, czy jakaś tam żyje, nie żyje, że to niemożliwe, bo gra nie żyje, etc. Ale to nie wygląda tak. W żadnym przypadku, prawdopodobnie. Że wychodzi jakaś gra i zabiła jakąś inną grę. No chyba, że nie pamiętam jakiegoś przykładu, ale... To prędzej... Już gra sama umiera, bo ją... Twórcy zabijają. Najbardziej to nie kumam ludzi, którzy będą grać w tą grę, w którą gra więcej osób. Dopóki nie jesteś streamerem, wiadomo. No nie wiem, wezmę to z Frostbite. Zastopowanie jego przed dobraniem karty sprawiło, że twój przeciwnik nie miał okazji się zabić. Po co gra ma zabijać inną? Znaczy, nie chodzi o to, żeby gra zabijała inną, tylko chodzi o to, żeby... Że to jest niemożliwe. Ale przykład z McDonaldem w sumie jest dobry. Tak sobie myślę. Znaczy może nie do końca. Ale ogólnie jest tak, że McDonald's nie jest zagrożony tym, że jakaś inna knajpa się otworzy. Tak samo jak obecność innej knajpy nie sprawia, że McDonald's. Tak samo jak obecność innej knajpy. Tak samo jak inna knajpa nie sprawia. Znaczy tak samo jak otwarcie McDonalda gdzieś tam nie sprawia, że inna knajpa
zamykam. Gdzieś z drugiej strony to jest możliwe. Nie, to jest możliwe, bo jak macie jakiegoś fast fooda i obok się otworzy McDonald's, to faktycznie ten fast food może pierdolnąć w dół mocno. No, to jest opcja taka. Dobra, czy my pokonaliśmy już wszystkie te tutoriale? O Boże, dzięki. Dobra, koniec tutoriali. Zobaczmy teraz tak. Co my tutaj mamy? Konkurencja może spowodować śmierć innej marki. No tak, tak, z tym się zgadzam. No ale w przypadku gier to się chyba tak nie dzieje, bo nie wiem, może ja nie kojarzę jakiegoś momentu. Czy jakiegoś tego. Ale było kiedyś tak, że... Było kiedyś tak, że jakaś gra wyszła i jakaś inna gra przestała istnieć nagle? Nie było niczego takiego, nie? Zresztą i tak, jakby na to nie patrzeć, to podsumowanie jest takie. Nie rozumiem, dlaczego ludzie mają taką obsesję, żeby grać w najpopularniejszą grę, a nie w tą, która im się podoba. Bo to wszystko do tego się sprowadza, że ej, ale czy ta gra odniesie sukces większy? Bo ja nie wiem, czy mogę zaczynać grać. Bo jak ta gra nie przebije Hearthstone'a, to ja gram w Hearthstone'a. Ja nie kumam takiego podejścia. Totalnie. Nul, zero. Katarina. Dobra, tutaj to chyba każdy dostaje to samo, tak mi się wydaje. Lux. Zresztą może nie, nie wiem w sumie. A, to muszę otworzyć. Zdobyć w sensie. Michale, ale wyrażamy się pełnymi zdaniami. Tak, wiesz, w dorosłym życiu to wygląda w takim odpowiedzialnym, że składamy zdania pełne. Dobra, to co ja w sumie teraz mogę robić? Zastanówmy się. Musimy zrobić tamto, możemy sobie pograć tutoriale, właśnie. Versus AI Expedition. Nie no, versus AI to nie będę grał. Mogę sobie pograć co? Dobra, weźmy jakiś deck. Aha, tu jest ranked. Właśnie, tego mi brakowało. Jestem w... Bóg wie czym 4. Czemu to nie jest podpisane jakoś? Load out. Aha. Edit. Mogę przeedytować deck. Okej, okay. Normal. To nie no, gramy rankedy, wiadoma sprawa. No dobra, no zagrajmy ranked. Teraz najlepiej iść na AI. Poddać się od razu kilka razy i ekspedycję. A co to ma na celu? Że tak spytam. Może być. Chociażby spopularyzowanie Ligi Legend zmniejszyło ilość graczy Doty. Skąd takie dane? Znaczy, w sumie to nie mogę powiedzieć, żebym się z tym nie zgadzał, że jak wyszła Liga Legend, to przestali ludzie grać w Dotę. Poddając się, dostajesz po 50 expa, a w którejś tam skrzyni jest free token do ekspedycji. Może to będzie dziwne pytanie, ale muszę je zadać. A to nie lepiej iść na przykład powygrywać zamiast się poddawać? Bo nie kumam trochę.
Czemu miałbym iść z botami i się poddawać, skoro mogę iść z ludźmi wygrywać? Jaka jest... Jaki jest sens tego? O, znerfili tego ptaka, bo on chyba miał challengera po prostu. Blokować nie możemy, a... Nara mordą. When you summon an ally, give me this round. Gotcha. Get you in my sight. I'm on it. I learned that in class. Aye. No, zróbmy tak. Bez własnych deków nie ma takiej przyjemności z gry. Okej. Okej, a? Okka dokka, baby. Weak Otok. An ally and the enemy strike each other. Ale że mamy cztery many. Dobra, zagramy sobie tak. Today you are king. Keeper of masks. When I'm summoned, give other allies plus one this round. Okay. A tego nie będziemy blokować, bo to ma quick attack i zabija mi tego i tego za darmo, a nie lubimy oddawać kart za darmo. Wolimy takie trajdziki, które nam się opylają. W skrócie. Dobry combat trikens. Aha. O, aha, nie mogę. Jak się gra? Tak, jak w sumie grało się wcześniej. Niewiele w tym temacie się zmieniło. A dobra, zróbmy tak. Zobaczymy, co on sobie tam wymyśli. Jak zablokuję tego tym... Dobra, do tego nie doszedłem. Traci karciochę, my nie tracimy, więc dla mnie bomba. Zakładam, że on coś jeszcze zrobi, więc póki co... Robimy tak. Okej. Nie będziemy tego grać raczej. Myślę, że zagramy tak.
No i ziomka zamurowało. Nie wiem co zrobić. Chcę sprawdzić, czy dobrze rozumiem tą grę, bo on się wylewel upuje i dostanie buffa, nie? Teraz jak blokuje tego, to przeżywa. Boom. Nara mordo. Nara mordo. No i teraz, z racji tego, że ma regenerowanie, to się regeneruje. Czopla, czopla. No i teraz, z racji tego, że mamy stół pełen kreatur, a on nic, robimy wjazd na chatę. No i teraz, z racji tego, że trzeba, to ziomek będzie stół playował. I po co? To wykminił, powiem wam. Sporo. What the fuck? Co to jest? Deal 25. To jest quest. A skąd ja mam te questy? Dostałem 200 expa. Upgrade'em se Volta. Ha, to ja nagle dostałem... What the fuck? Skąd tu tyle tych questów się wzięło? Dobra, to bierzemy dalej. Mamy LP28. Potrzebujemy setki, żeby awansować. Okej. Krem NB. Te poro po bokach planszy są zajebiste. No, a można je zmienić na coś innego, nie tylko na poro. Wymienimy to, bo to drogie. Szukamy czego taniego. A, może być. Idziemy. To, widzę się tam w kamerce. A, cześć Mateusz, to ja, Mateusz. No i ziomeczek se tam coś lubię, nie? No to my gramy ziomeczka. W pierwszej turze. Mana wykorzystana, a nie możemy jeszcze zaatakować, przepraszam. Dużo przyzwyczajeń, tylko stosowna. On spasował, my też spasujemy, bo dopalanie kreatury jest bez sensu i jest nasza tura. Boom, elo mordo. Gramy challengerka, zatrzymany. Bo mamy trzymany, to główny powód. Teraz on robi turę. Tic tac toe. To jest ten podstawowy deck, si senior. To jest deck, który dostajesz na samym początku gry. Shadow Assassin, jasne. I teraz my robimy tak, że zagrywamy tego. I Elusive, a tu gówno. Elusive'a nie ma. Bo możemy użyć umiejętności Challengera! Tak? Tak! Proste? Proste!
Co powinien zrobić mój przeciwnik w takim wypadku? No poczekać, aż zaatakuje i dopiero po ataku moim zagrać tamtą babkę. Wtedy bym nie mógł jej challengerować. A on se zrobił tak, no i... Nara. No nie będziemy się dopalać, bo to bez sensu. Mamy 4 normalnej many i 2 spell many. Jak my to chcemy wykorzystać? Grając co za 4. Dlaczego? Żeby wykorzystać całą manę. Bo po co mamy ją gromadzić? Znaczy nie, można by w sumie zagrać też to. I przerzucić jedną manę na spell manę, ale nie widzę jakiegoś większego powodu, by tak robić, więc tak nie będę robił. Wybieramy sobie 6, spoko. No i dupa, no on se myśli teraz, ha, jestem bezpieczny, ale wcale nie jest bezpieczny. Ja blokuję, dopalam i elo mordo. No chyba, że ma jakiś czar w ręce, który mi popsuje plany. Ale że nie zadam kard, nie wiem, czy zajadłem to, tak zrobiłem. Czy za rankedowe gry dostaniemy więcej XP niż za normalne? A nie wiem, mogę sprawdzić jak chcesz. No i mając 5 many, zagrywamy 5 many. Albo najpierw się zaatakujemy. Bo atakujemy za darmo, nic się nam tutaj nie wydarzy, bo nie ma żadnej jednostki, a jak ja zagram to, to on może jakąś jednostkę zagrać. To prawda wtedy jak zagrywamy tego, to możemy też tym zaatakować, ale biorąc pod uwagę to, że tu mamy czysty damage, to nie będziemy greedy, nie będziemy cudować, po prostu zagramy sobie po ataku tego ziomka. Przeżyję tą stratę jednego punktu obrażeń. 5 punktów obrażeń potencjalnych. Dobra, on tutaj trochę gra dłużej. Tylko musimy spojrzeć, ile dostanę expa po tej grze. Okej, whatever. Our strength is yours. Bum. Pam, 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 pam. Plus jeden, plus jeden. Waiting for orders. Dobra, zagrał se kamień. No to imba. To my se pójdziemy olinem i zagramy se wilka. Gdzie się będziemy pierdzielić. Three hours later. Jaha. Tak, ale im dłużej grasz, tym mniej expa dostajesz i to się resetuje dziennie. Masz jakiegoś linka do opisu tego? No szczerze powiedziawszy, to niczego takiego nie słyszałem. Chętnie bym to przeczytał. Jeżeli się nie mylę, to ten żar kosztuje 5. A nie, 6. Mylę się. No trudno się mówi. Pau, pau, pa-pau, pa-pau, pau, 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 pau. Play Runeterra. Czy my tutaj mamy jakieś takie opisy? Open Beta Economy Update. Final Account. Coin Pricing. Metabomb. Co my tu mamy ciekawego? How do you unlock more cards? A, bo teraz ja gram. Nie wydaje mi się, żeby ten ziomek był jakimś groźnym przeciwnikiem, więc dolnijmy to i zobaczmy, co on tu zrobi. What rewards are available?
Changes to XP rewards. Okej. 3 godziny później. Sometimes felt sluggish progression wise. Here is how XP gain has updated to combat this. Dobra, weźmy to, pokażmy może. There it is. Gotcha. Fresh tracks. No. Zagram se, to co mam nie zagrać. Plus dwa, plus dwa. Okej. Okay. Dobra. Constructed XP. First win bonus. 400 doświadczenia. Okej. Okay. Bonusowego za twoją pierwszą wygraną PvP. 200 za drugą i 100 za trzecią. Ow. Zobaczmy, co tam dobiorę. Garena, spoko. Okej, okay, czyli dziennie można dostać 400 za wygraną, 200, a później 100. Więcej doświadczenia za przegrane. A to on atakuje w tej turze? Może myślałem, że to ja. No dobra, no to zablokujmy ciebie. A i w sumie mogę zablokować też tego. Więcej za przegrane, dostajesz 100 za losa zamiast 25. Okej. Okay. Na moment. Mam dużo many, bo aż 11, więc zagram Garena. Czemu tego nie mogłem zagrać? Tak wszyscy ciekawości. For massive amounts of play. After 11 your XP rewards start winding down. You will get none from win 31 onwards. To be clear. You have to play for several hours to start seeing diminishing return, so it is not necessarily going to affect you unless you are playing a whole lot. Okay. Kill an enemy with zero power. Mm-hmm. Okay. Siema. Co tam? Jak życie? Sure. Bez XP gain unchanged, but shares the same diminishing return as constructed plate. Bonus of upon trial completion. Look out for Reavers! Czy. Okej. Okay. No dobra. Alert the village! Znaczy...
Takie najbardziej opłacalne jest wygrać 11 gier dziennie. Jak na przykład, jak możesz grać na przykład w ciągu tygodnia x godzin, to lepiej sobie to podzielić na 7 dni i zgarniać to, albo inaczej, ważne jest wygrać 3 gry dziennie, żeby dostać ten bonus. Może to tu się stało. Okej. A, bo ja nie mam tokenu ataku. Oh my god. No dobra, to tak zrobię. Wygrać 3 gry dziennie, a później grać do 11 wygranej, na przykładu. What are quests and how do you complete them? You will be able to earn XP each day from quests. Those works in a very similar manner to Hearthstone quest, in that you will receive one per day and you can... What? Co się stało? Aha, bo ja znowu nie mogę atakować. Dobra, Mighty Poro. O, pokar. A chciałoby się Beatce na razie jeszcze szklaneczkę Coca-Coli? Chuje Beatce. A dalej nie mogę atakować. No dobrze. On atakuje. To niedobrze. To bardzo, bardzo niedobrze. Zróbmy tak. Zobaczmy, co on w tym układzie zrobi. Niewiarygodne nic. To możemy dograć jeszcze tego. Dziękuję. A jak myślicie? Podda się? For the thrill of battle. Whatever. You don't stand a chance. What is the legend? Ah, Vault, okej. Okay. Żeby dostać maksymalną nagrodę. Nie wiem. Dwadzieścia pięć tysięcy. A, Magic Reward 100, Quest 400. Naprawdę? To jest trochę dziwne. No to była druga wygrana. A dostałem tylko 100, czyli rzekomo tyle, co dostaje się za przegraną. Match reward. Quest. Dobra, zobaczymy, będziemy dalej nad tym myśleć. Czy my dalej to robimy? Myślę, że dalej to robimy. Człowieka, możemy wyrzucić. Tak, co? Co?
Czyżbyś Jumbo miał zamiar szybciej grać niż mój, niż jego poprzednik? No nie mogę zablokować. Tutaj zaatakuje najpierw. Bo jeżeli on chce to zablokować, a nie chce, to poświęci tego ździupka. Więc go nie poświęci, bo jednak poświęci. Nie rozumiem tego. Te jednostki są mniej więcej takie same, tamto ma Firsoma, więc bardziej sensowne wydaje się być jednak nie poświęcanie ziomeczka. Tak jest to. Zobaczymy. Okej, zestunowałeś. Ja sobie pozwolę zestrzelić. A, jestem lepszy od ciebie. Zagrałbym tego. Zobaczymy, co on zrobi. Najpierw. Się zawiesił chyba. Pasował, tak? Ja sobie pozwolę zaatakować. I on mi tego zabija. Ale zabija mi to kosztem dwóch kart. Ten czar, który on zagrał. Był burst, okej. Okay. Dobra, jak zabija mi to kosztem dwóch kart, to niech to zabije. Dyscyplina i stol. Kończymy rundę. A dobra. Powiedzmy, że tam stracę jeden punkt many. Fordemacja. I have my orders. Taki ździubas, powiadacie. No dobra, ja sobie zrobię tak. Aby podpompować mu level upowanie. Tak ma Regena.
A w sumie tak też możemy zrobić. Co mi tam. Nie jest to turbo dobre zagranie, ale nie widzę też w nim nic złego. Cześć, młody. If you have a 5 plus power ally, kill all units with 4 or less. No to już nie jest aż takie fajne. Left for a snack? No nic nie mogę zrobić, nie wymyślę tutaj. Justice for Demacia. Such pretty armor for such a pretty boy. Pozbądźmy się tego. To jest zbyt dobra informacja. Jeżeli on ma same takie młotki na ręce. Dobrą informacją jest to, że nie zdąży tego rzucić. Wszystkiego. Ale tego jeszcze nie wie. Już mogło mu zacząć coś świtać. Thank you.
No siema. Wygrywamy, prawda? Wygrywamy, więc nic nie zagrywamy. Co to jest? Wygrywamy, więc nic nie zagrywamy. No i jadę, bo to. I co ja teraz dostałem? Znowu dostałem match reward 100 tylko. To jest dziwny as fuck. Nie wiem, czy przypadkiem to się nie zmienia, jak się prolog skończy. O, draft token, okej. Podpo. Dobra, zobaczymy. Skończymy ten prolog i zobaczymy, czy zacznę dostawać więcej tego. O nie, 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 chwilę, to normal. Normal to dla leszczy, nie? Dobra, obiadek zjedzony, tutorial zrobiony, prolog się robi, możemy cisnąć. When you cast a spell, grant the top ally in your deck. Okidoki. Okidoki. Myślę, że to sobie zagramy. I możemy dalej sobie ten artykuł czytać. Niech był bardziej dokładnie. Tutaj mamy wypiskę, co tam co daje. Taki ziombel. Dobra, to zagramy Mighty Poro. They followed the wrong master. My shadow and I struck the enemy Nexus twice. Okej. Okay. Zróbmy tak, no pewnie ma jakiegoś combat tricka, bo inaczej by nie atakował. No jasno. Gramy sobie takiego gościa. No i zobaczymy, co się interesującego stanie. Okej. Reporting in. No ten Z jest niezbyt mile widziany tutaj. Hey Krabby. That's my resting face. Eluzji wypowiadacie. Nie mogę sobie ciepnąć takiego na stół.
Dobra, odblokowanie eluzjów. Nie ma opcji. Znaczy na blokowanie eluzjów nie ma opcji. Prawda, prawda. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. O kurwa. No to nie najlepiej. Counterspell był kozacki. W tym przypadeczku. Wydaje mi się, że nie mam opcji tego przeżyć. Dobra. Musieliśmy sprawdzić, ile dostaniemy za przegraną. To właśnie było to. Przegraną 50 expa. Jeśli w tym artykule była mowa o trochę większej wartości. No dobra. To jedziemy kolejną gierkę. A, tutaj jest, to jest w poszczególnym wspólniku. No dobra, to nie jest istotne, będziemy się tego na pamięć użyć. Pyk, 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 pyk. To się średnio przydaje, to mogę wyrzucić. Czym są white karty? Fałdusza z convert to card. Dostajesz więcej na rankedach. Ziomale, ja gram rankedy. Więc dzięki za info, ale wydaje mi się, że raczej zrobię trochę fejk. Zagramy sobie challengerka.
O, to jest interesujące. Can't block. Myślę, że możemy dać temu. To musiałeś zagrać, może ci ilość expa zaczyna już zmniejszać. Tak, przy czwartej grze. Sounds good. Czyli tak, jeżeli trafimy jakiegoś czwartą kopię epika albo czempiona, to dostajemy innego z automatu, a jeżeli trafimy czwartą kopię komona albo rara, to dostaniemy szardy. Okej? Okay? Daje się być całkiem spoko. Po co on to zabija, Alaya? Aha, to jest ta karta. Aha, nie, dobra, pomyliłem się. To może być. Ooh, Garen. Ja chcę Garena. Dawaj go tu. Jak szardy konwertują się w karty? Bram. Czy my go chcemy tu pikować? Nie, ja mogę. Żeby ten se wjechał na szósteczkę. Here's how many shards you will get for each card rarity and how many shards you will require in order to create a card of that rarity. Okay. Shards in our... tak było kiedyś. Jest inaczej. On ma 7 życia. Spoko. 25, 70. Co ja bym sobie tu chciał zagrać? On ma dwóch takich dziubasów i tego. No dobra. Wjeżdżamy z wilkiem. No. No tych nie będziemy blokować, bo nie ma w tym co potrzeby. Okej, dopaliłem sobie typa. Spoko. Moja tura. Zabijamy, wygrywamy, więc nic nie robimy, nie kombinujemy, bez sensu. To dobra, no można by przyciągnąć tego, ale nie wiem po co w sumie. Co on tu ma za instant? No. I co? Dalej, brachu, umierasz. Okay, to czytałem. What are regular rewards? Dobra, whatever. No i ten vault. Dalej wygrywamy. A jak wygrywamy, to po co wypłacać? Będziesz jakieś poradniki na YouTube rzucać? Si, senioro. Będę. Okej.
Dobra. Match reward 100. No i to jest troszkę dziwne. Ale dobra. Pisaliście, że jak zagram z botem i się poddam, dostanę 50 ekstra. Żeby sprawdzić moją teorię, zrobię to. No, hopla, hopla, hopla. Okej, okay, może być. Może to się pojawiło. Dobra, niech minie jedna tura, może. Mhm. Jasne, brachu. Czy dużo się zmieniło od czasu ostatniej Closed Bety? Nie. Okej, okay, dajmy na to, że... Dostaliśmy 50 ekspa. Full story. I unlock. Boom. Teraz otwieramy kapsułę z czempionami. Dostajemy Hecarima. Powiedzmy, że nas to cieszy. I epicką wildcardę. Ok. The champion of Freljord have noticed your commitment. Change active region and time. Ok, spoko, baby. To nie ma moim zdaniem większego znaczenia, ale odkryjemy sobie Shadow Isles na początek. Dobrze. Change region? Nie. I teraz tak. W rewards mamy... what the fuck? Active. Change. Aha. Sprawdźmy, czy działa. Ok. Tutaj mamy to, tamto. I teraz sprawdźmy, czy teraz będziemy dostawać więcej expa. Bo z moją teorią, zgodnie... Przepraszam, zgodnie... O, next PvP win 400. No właśnie, chłopaki. No właśnie. Tak myślałem, a nie jakieś tam pierdolenie o szopenie. Że trzeba przejść prolog i po prologu to się dopiero aktywuje. For open beta, the random champion card has removed red from vaults above level. Okay. Mhm. To mogę zatrzymać w sumie. To mogę zatrzymać. No, tutaj to jest bardziej opisane wszystko. Dobra, przeczytamy sobie jeszcze to. A co to są w ogóle za artykuły, bo ja tu dawno nie zaglądałem. Patch noty, open bety. Była przeciwnika. A, chwila, jak to działało? 3 or more power, okej. Blok. Nara, pewnie widzę. Mighty Poro. Open beta announcement. Economy update. Spokojnie, możemy zaatakować obydwoma. Different list, support and guardians card update. Pam 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 pam. Zapalimy sobie tego.
bo czemu by nie? Czekamy. Okej. Okay. Moim zdaniem to jest dobry moment na atak. Bo jak coś dogram, to on coś dogra, a tak to sobie mogę wjechać na chwileczku. On tu nic nie ma. Dobra, z Nerfili chyba nie wie, coś tam Ezreala, no trochę kart pozmieniali z tego co widzę. Może się temu przyjrzymy w wolnej chwili. Dobra, ale to nas nie interesuje jakoś super hiper mocno. Może to głupie pytanie, ale co tu się kurwa stało? Kill a unit, o jest. No dobrze. Czy my chcemy to zagrywać? Niekoniecznie, aczkolwiek to nam w mana curve dobrze wchodzi. Ale możemy też zagrać draw i zrzucić sobie manę na następną turę. Okej. Okay. Coś tam robi, czy nie robi. Open beta faku, preview patch note. To jest pierwszy, 22. Pierwszy, 22, 22. Jak zagram to, to zostanie mi 4 many. Dobra, może być. To nawet wytłumaczone, dlaczego nie mogę zagrać sobie tego ziupka. No i co on teraz robi? Okej. No zabiję se to. Jeśli będzie. To mi się nie podoba, że on dopala. Nic na to nie poradzę. Top, top. Chciałbym dorzucić coś na stół przed atakiem. Zagram tego Garena. Dobra, jeszcze przejrzyjmy sobie to. With Lore Progression System. No matko! Ten jaki wypasiony. Nie opłaca mi się atakować. Dawaj sobie tą manę na spellmanę. Muszę tego Brauma jakoś zabić. Niedobrze. Trochę mana sobie buffy. Da się zacząć buffy? Aha, tutaj. Okej. No zablokujemy, tak. I co? I nic. Dobra, no to niech będzie trendował. Ech. Okay. Coin pricing. To nas nie interesuje, bo to jest mało interesująca. Effective change. Ech.
Mamy takie zabaweczki. Dobra. To wjedziemy w niego. Atak! O, ciekawe. On ma co? Overwhelma i regenerację. Okej. To w takim układzie wydaje mi się, że co my chcemy zrobić? My chcemy zagrać tego typa i tego typa. Fresh tracks. Mhm. No, strzeliłeś to. No i co on teraz wymyśli? Ja już wiem, co wymyślę. Bo my aimujemy, żeby go zabić, nie? No to walimy to w tej kurze, w to w następne i to do supportu mamy. On może mieć tego awalansza, ale nie zabija mi tego. Rzucenie tego awalansza to mi w tym bardziej pomaga, nie przeszkadza. Jeszcze jest wiedzą. No i co? Okej. Dobra, skip ten blok. Okej. No i zagramy sobie tego. I on kończy tak po prostu rundę, no dobrze. To zróbmy jeszcze tak. Co jest? Co tu nadchodzi? Aha, okej. Okay. Zabiłeś sobie jednego i zabiłeś sobie drugiego. A ja sobie jeszcze zabiję tego. Gotcha. No i teraz zabijamy przeciwnika. Tak na oko to umarłeś. No i proszę. Teraz mamy, proszę państwa, pierwszą grę po prologu. Dostaliśmy, o właśnie, Match Reward 200, Daily PvP Win Bonus 400. Czyli po prostu to się odblokowuje po prologu. Po prologu już mamy za przegraną gierkę 100, za wygraną 200, dodatkowe buffy do tego. Mhm, no to gitareczka. I teraz będziemy mieli 200 za wygraną kolejną. Okej, okay. Jeszcze weźmy, skończmy ten artykuł w końcu czytać. To jest mało istotne. The coin pricing overhaul. No, to też jest mało istotne. Vault. Rewards. Chest Expedition and Vault. Vault Expedition Prologue and General Chest Rewards have all been updated. But we are also aiming to make Expedition more accessible for everyone by adding Expedition Token to level 10 Vaults and making shards a greater proportion of the reward
Dobra, czyli dodali te tokeny na ekspedycję do 10 poziomu Volta. Volt, Expedition Token. Czyli w Volcie mamy te tokeny na ekspedycję. Zamiast tych czempionów. Okej. Okay. Ekspedycje dają więcej shardów. Za shardy się tworzy kartę, jakby ktoś nie wiedział. I na ekspedycjach dostaje się więcej shardów, ale dostaje się mniej rzeczy w chestach i w kapsułach na wszystkich poziomach. Expedition Token added to 10 level prologue. Okej. Okay. Wyższe levelowe chesty zawierają mniej shardów. Keep in mind individual shards and low... Ale tam shardy są więcej warte. Players should be able to mark and finish the expedition trials and reach open play. And get a greater chunk of expedition reward. XP rewards. Constructed XP, first win bonus. 400 za pierwszą, 200 za drugą i za trzecią 100. Znaczy 400, 200 i 100. Base PvP win XP to teraz 200. Za przegraną jest więcej XP, more XP. Zamiast 25 jest 100. Czyli jak mam 50% win ratio, to za gierkę dostaję po prostu 150 XP. Diminishing XP rewards over many hours. PvP wins per day. Czyli tak, zmniejsza się ilość XP, jak dużo gramy. 10 pierwszych wygranych to jest 200. 11, 12, 13, 14, 15, 150. Tutaj mamy setę, tutaj mamy 50. Czyli... to samo. Get some sleep and come back tomorrow, you maniac. Czyli to samo co w Hearthstone, takie żeby nie było, że ktoś grinduje nie wiadomo ile i ma nie wiadomo co. Mhm. Przegrane PvP. Czyli pierwsze przegrane, pierwsze 5 gier przegranych to jest 100, później się dostaje 50, a później 0. In one day. Versus AI wins per day. Dobra, to nie ma jakiego znaczenia, no bo kto będzie na AI grał. Reduce win XP doesn't set in until the last, which is average about 23 godziny. No, 3 godziny, powiedzcie. Overall win XP is higher until 14 wins in one day. We don't expect player to reach comparable lower XP until they play. Aha, czyli ktoś musiałby grać 7-9 godzin dziennie, żeby to jakoś odczuł. To dobre zmiany są, na pewno. Base Expedition win 100, base lose 50. Expedition grant a bonus burst of XP od 0 do 2000, depending, w zależności od ilości ułów wygranej. This end of run burst XP is not subject... Zawsze daje pewne value. No okej, okay, no czyli działanie tego jest dosyć proste i zrozumiałe. Dobrze wiedzieć. My tutaj coś wygraliśmy już, a to sobie będziemy później otwierać.